Most energetyczny Ukraina-Polska jest bardzo istotny. Chodzi przede wszystkim o problemy gazowe. Moglibyśmy stworzyć między Polską a Ukrainą hub gazowy dla Europy Środkowo Wschodniej. Jest to również kwestia elektroenergetyczna. Na zachodniej Ukrainie mamy proficyt energii atomowej. Można wykorzystać linię Chmielnicki-Rzeszów prowadzącą z zachodniej Ukrainy do Rzeszowa, która ma bardzo dobre położenie. Tę linię moglibyśmy rozbudować. To również jest przedmiotem posiedzenia grupy między deputowanymi polskimi i ukraińskimi. To jest bardzo istotna inwestycja. Dziś tak naprawdę walczymy o niezależność energetyczną zarówno Polski, jak i Ukrainy. Jest to bardzo ważny projekt energetyczny, który może dla Ukrainy stanowić istotny element, tak samo i dla polskiej polityki energetycznej. Mamy na Ukrainie problemy w sektorze donieckim z kopalniami i tam projekt jest dużą szansą na to, żeby polskie kopalnie mogły tę lukę wypełnić, żeby mogły być trwałym elementem energetycznym rynku Ukrainy. To jest oczywiście przedmiotem rozmów instytucji rządowych polskich i ukraińskich, ale to jest też również szansa na tego typu inwestycje dla prywatnych podmiotów. Ukrainy. Kiedy taki most energetyczny, połączenie energetyczne ściśle biorąc może się zmaterializować, kiedy to może ruszyć? Wszystko zależy od wykonawców. Wszystko zależy od wykonawców. Po powstaniu grupy roboczej to jest rok, półtora. Zaczynamy od połączenia energetycznego, od dobudowania bloków drugiego i trzeciego i czwartego w elektrowni chmielnickiej. I to tak naprawdę zależy wszystko od wykonawców. Ukraina dzięki temu pozyskuje trwałe miejsce zbytu elektroenergetycznego w Europie. W Polsce również za rok, półtora pojawi się bardzo poważny problem deficytu energetycznego ze względu na konstrukcję bloków węglowych. To będzie okazja również dla Polski.